Hej, witam wszystkich. Tym razem jesteśmy na Gorumie i aby się tam dostać, musicie wykonać Forbidden Island Quest. Link oczywiście w opisie. A co tam zabrać? Na pewno garnik amulety, bonfidla, to was częściowo obroni przed wysysaniem życia. Resztę powiem w trakcie filmu. I podsumowanie jest też pod koniec filmiku, także... To zaczynamy. Zaczniemy od lewej. Ta miejscówka ma to do siebie, że medusy, o dziwo, dochodzą do pewnego miejsca i znikają. Tak jak teraz widzieliście. Ona dalej nie pójdzie. Jaki profit? Bardzo dobry profit. Czasami mi się wydawało na banucie, że tutaj jest lepszy niż tam. Ale to też zależy od dnia. Żeby was nie odrzucało to, że w 15 minut nic nie będzie, a okaże się, że w następne 15 minut będzie tego tyle, że nie będziecie mieli miejsca. Dobra, tu jest ta pierwsza jaskinia, do której weszliśmy. Słuchajcie, ja tutaj na tej Gorumie spędziłem 82 levele. Także coś w tym musi być. Nie narzekałem. I tutaj, jakby nie było, był mój pierwszy profit, na który nie narzekam. Aha. Właśnie, tutaj jest bardzo dobrze mieć i używać Exetires. To jest po to, co teraz widzieliście, że potworek ucieka, a nie powinien. Na banucie to poleciłem, a teraz mi się nie udało w ogóle. Wiadomo, muszę coś zjeść. Dobra, pokażę całą tą jaskinię. No i przejdziemy do odnoża. Ja tu nie będę bił żadnych rekordów, żebyście nie myśleli. Oczywiście nie mam tu żadnego preja na nic. Co tutaj? Czym się to miejsce różni od banuty? Że tu nie ma hydr. Tu niestety, jak przyjdzie klata, to musicie uważać, bo mocno biją. Tu te wave'y od meduz są bardzo, bardzo mocne. Myślę, że 15 minut tutaj wystarczy, aby wam mniej więcej przedstawić, jak i co. Przez pierwsze chyba 30 poziomów to ja chyba nie wychodziłem z tej akurat jaskini. Raz był dobry. Nie było przyspieszonego, ale taki jaki był. Nie wiem, jakoś pokazuję wam to na spokojnie, żebyście... Dobra, chodź.
Jest ta pierwsza, jest. Nie mam pojęcia, jaki tu jest już. Nie pamiętam, jaki tu jest exp na godzinę. No ale jak siedziałem tu tyle leveli, no to coś w tym jest. Wolno się je bije. Nie. Gdzie jest ciepło? Dobra, nie będziemy gonić. Lecimy dalej. W ogóle na tej miejscówce, tak jak się tam wchodzi, jak będę wchodził później, pierwszy raz byłem sparaliżowany, bo tam jest dużo tych hydr. I co najlepsze, nawet nie wiedziałem, że u tani chór może leczyć. Także od razu wam mówię, że to pomaga. Zero strachu. Dobra, idę tutaj do góry. To jest to pierwsza odnoga z lewej. Słuchajcie, bo jest jeszcze coś takiego, że śmiało się możecie dzielić tą miejscówką, jak ludzie przyjdą. To nie jest tak zawsze, zawsze. Zresztą jak tu jest każda profesja, to oni sobie rzucają tutaj bomby. I nie przeszkadzają. A wy możecie mieć lewą lub prawą stronę. To jest to, co ja teraz robię. Myślę, że nie będę przyspieszał tego filmiku, bo to nie ma sensu. Pokażę wam mniej więcej, jak to wygląda. A sami sobie później będziecie chodzić. Słuchajcie, bo to jest też w sumie zrobione po to, że nikt też nie pokazuje, na jakich skillach. O właśnie, czy ja powiedziałem. Ja tu miałem 97 na 92. Także żadna rewelacja. Nie wiem, ile ta postać wtedy miała. 6 miesięcy, 5, 6. A mogłem lecieć zaraz z góry. Jak widzicie, one tutaj wyskakują po dwie, po trzy na zmianę. Raz serpent, raz medusa. Znaczy się w parach. No to się rozchodzi. Najgorzej nie ma. I nie jest źle. No na takie sobie byście musieli już uważać. No. Nie ma żartu. Teraz mi się wydaje, że to jest łatwe. Ile tam już mamy? Milion. Co już nazbieraliśmy? Mesjonary słod. Medusa. Teramantle. Night Armor. No i ringi, jak widzicie. I rzeczy, które... No, jest ile. Dobra. Następna odnoga. Śmiało, śmiało wyrobicie. Tu jest... Nie wiem, może dlatego tutaj tak długo zostałem, bo czuję się bezpiecznie. No chyba dla mnie to było najważniejsze. Ja nie wiem, czy jeszcze później zapomniałem, żeby powiedzieć. Ale dodam to na początku filmu, bo na początku filmu chyba nic nie powiedziałem. Dobra. I tu mamy koniec następnej odnogi.
Ja tu mam wszystko pozaznaczane po poprzednim tutaj ekspieniu. Dobra, chodźcie. Praktycznie wszystko znam na pamięć. Ta jaskinia, która tutaj będzie, która tutaj będzie pod koniec, ona jest trochę mocniejsza niż ta z lewej. No, trzeba uważać, na tej jaskini bardziej trzeba uważać. Jeszcze mamy tutaj dwie u góry, to połączymy trzy, dwa serpenty i medusa. Albo i nie. No to wchodzimy tutaj, to jest następna jaskinia. Idziemy od razu na lewo, żeby ściągnąć je. Będzie szybciej. Nie wiem, dużo filmików oglądałem, ale... Myślę, że ten filmik się jakoś do czegoś przyda, zobaczcie. Sami widzicie, jak to jest. Dobra, zjedźmy już na dół, ich jest parę. No, żadnego szału tutaj nie ma. Profit jest, tak jak mówiłem, jest chyba lepszy niż na banucie. Przynajmniej tak mi się kiedyś wydawało. Powiedzieliście, musimy się wyleczyć. Przy tym nagrywaniu to ja zapominam w ogóle. No właśnie. Dobra, ile tu mamy? 1 700 000. Nie wiem, już zostawię. Biegniemy tu. Dobra, chodź, ten już weźmiemy. Nie wiem, może zrobić jeszcze jedno kółko. Tu jest, mam jeszcze 9 minut. Na 150. No i dobra. Zrobiliśmy całość. Jak biegałem, jak nikogo nie ma oczywiście. Czyli brałem całą lewą stronę i przechodziłem na prawo i tak i z powrotem. Kółko, nic więcej. Tak mi się wydawało, że ten sposób jest dobry. Ale sami po sobie będziecie wiedzieć, czy wyrabiacie w ogóle. Jak tu przyszedłem, to powiem szczerze, brałem po 2-3 moby, bo nie wyrabiałem ze skillami. W ogóle ja nie miałem Gnomesworda, bo byłem tu na 237. Dobrze mówię, tak? 237 i skille 97 na 92.
co się doczytałem ze screenshotów. Jednak dobrze, że Cipsów je zrobił. Dobra. Nie zapomnijcie tutaj o tym imbu, żeby sobie zrobić, bo to jest ważne. Jak nie macie nikogo zaufanego, róbcie sobie sami na drugi poziom, bo możecie. Słuchajcie, chyba byliśmy tutaj z jakieś 20 minut, bo zanim odpaliłem, to zanim się zdecydowałem nagrywać, także myślę, że to było z jakieś 20 minut. Czyli wyszło tak, że blisko 2 milionów na godzinę. I mamy 85k. profitu, myślę, mi się wydaje, że bardzo dobrze jak na to miejsce i powiem szczerze, że chyba raczej się nic nie zmieniło. Jest dobrze. Więc co mogę powiedzieć jeszcze? Bardzo polecam. To jest bardzo trening dobry przed banutą. I co jeszcze? Myślę, że tu wszystko. Mam tu ściągę napisaną. W razie czego, jakbym czegoś zapomniał. Ale myślę, że to wszystko. Słuchajcie, pokazałem całą jaskinię. Pokazałem te odnóża.
Wydaje mi się, że to chyba powinno wam wystarczyć. Co jeszcze? Nie. Myślę, że się zdecydujecie. A tak. Dobrze. To nic. W takim bądź razie ja będę kończył. Jeżeli się podobało, łapka w górę. I zostawcie subskrypcję, za co dziękuję. Szacunek, pozdrawiam. Do zobaczenia. Hej.